Dobry wieczór Państwu. Pewien król, goniąc na polowaniu za grubym zwierzem, zabłądził w ostępach leśnych. A że było to zimą, kiedy zmrok zapada szybko, znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. Dopadło go stado zgłodniałych wilków, które zagryzły pod nim konia. Uciekał tedy na piechotę, a krwiożercze bestie pędziły za nim, wyjąc ponuro. Żegnał się już z życiem, gdy nagle dojrzał małą chatkę stojącą na polanie. Ratunku! Pomocy! Ratunku! Znowu te bestie kogoś gonią! A pójdziesz ty! A pójdziesz! A pójdziesz ty! A uciekają minusie, kuzi! To siadajcie, panie! Nic się nie bójcie, siadajcie! Dobra, kobieto. Musicie odpocząć nieco. Ósma, że wam nie jedźcie na spyrce, tak? Się musicie pokrzepić. Ale co to? O, ta rękę macie pokrwawioną. Zaraz opatrzymy. Będzie dobrze. A, ja jedźniczkę przyniosłem. Bez twojej pomocy, dzielna niewiasto, no zginąłbym. Marnie w tych wilczych paszczach. Oj tam. No jedzcie. I mlika macie. Dobre. Ale wiedz, że ja potrafię się odwdzięczyć. I mam ku temu wszelkie możliwości. Albowiem ja jestem królem. O, matuchno kochana. Jak to królem? To tata samym królem? Mów śmiało, czego pragniesz. Może nowego domu, a może pięknych szat i klejnotów, a może chcesz, żeby twojego męża zatrudnić przy dworze. O właśnie, gdzie jest twój małżonek? No ale gdzie on ma być, jak nie w łoberży, panie z kompanami, no? A całymi wieczorami tam chodzi, a gospodarstwo na mojej głowie. Ale siadajcie, siadajcie. Oj, panie! Jak ja młoda byłam, to złote góry obiecywał. Kwieciem łopcy bywał. A teraz, żeby choć suchego konkola przyniósł. Nie, nic. On tylko oczyśnił łopończe i mykł miasto na prześmiewki z dziewuchami. To naprawdę oburzające. Natychmiast wezwę tego Lisponia przed swoje oblicze i nakażę mu surowo... broń Boże, nie, panie. Wyszłoby wtedy na jaw, że na niego naskarżyła. I gotów się obrazić albo mnie porzucić. Oni wszyscy tacy, panie. Wszyscy? A więc białogłowy w moim państwie mają takie ciężkie życie? No okropne, panie. Niewolnicami jesteśmy w rękach tych łobiboków, zbereźników, niedołęgów. I odezwać się nie możemy, ani nijak zaprotestować. Taka nasza dola. Łunę mogą robić co chcą. A my musimy siedzieć cicho i znosić wszystko, no panie. Żadnych my prof nie mamy. No, nie płacz, biedna niewiasta. Daję ci słowo, że uszczęśliwię wszystkie kobiety w moim kraju. Albowiem ja szanuję wielce płeć piękną i nie ścierpię, aby działa im się jakaś krzywda. No. No płacz, tato. Sam król w mojej chałupie. A czekałam, co on wymyśli. No toś król mnie, to chyba coś może w tym państwie. Będzie dobrze.
tam. No coś pięknego. No super, ale macie tą głowę, nie? Marszałku. Najjaśniejszy? Oto moje odręczne pismo. Każ mi ogłosić heroldom w całym kraju. Tylko rzuć tu w przód okiem, czy przecinka ani kropki nie zapomniałem. Ja widzę, że coś ci moje nowe rozporządzenie za bardzo do gustu nie przypadło. No, nie śmiałbym cię krytykować, o najjaśniejsze, ale no wiedz, że żadnemu twemu poddanemu płci męskiej te słowa w smak nie pójdą. No, choćby to, szanować. No pewnie. Masz, miłować. No tak. Traktować żony jak kobiety? No pewnie, to jasne. Równe sobie? No, pewnie. I pomagać w gospodarstwie domowym? No jasne. No ale, miłościwy panie, ale już to całkowity zakaz spędzania nocy poza domem? No, tak. No, miłościwy panie, mężczyźni w swoim królestwie mogą się zbuntować. Podniosą rokosz. Rokosz? Tylko nie to. No to co ja mam robić? Przecież daję słowo tej dzielnej wieśniaczce, że uszczęśliwię wszystkie kobiety w mym kraju. Słowo słowem, ale nawet ja, o którym jak doskonale wiesz, ogień by skoczył na każdy twój rozkaz, to nawet ja nie wiem, czy wydzierżę, żeby tak własną żonę traktować jak kobietę i obsypywać kwiatami każdego dnia. No, bo gdyby tak jeszcze raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas powiadasz, więc może raz na tydzień. O, nie. No, miłościwy panie, stanowczo za często. To może raz na miesiąc. Raz na miesiąc obsypywać żony kwiatami. No nie, żadna sakiewka tego nie wytrzyma, miłościwy panie. No gdyby tak raz na rok. Dobrze, niech będzie raz na rok, ale za to przez cały dzień. No na pamiątkę tego dnia, kiedy ta dzielna białogłowa uratowała mnie z tych wilczych paszczy. O, a którego dzisiaj mamy? 8 marca. O, najjaśniejszy panie. 8 marca, no. Raz na rok. Taka jest według niektórych starych kronik geneza święta kobiet. A więc wilkom właściwie, panie, zawdzięczają, że mężczyźni raz do roku stają się baranka. Co nie znaczy, chłoptasiu, że kobiety nagle odzyskały swoje prawa? Nie, tak nie... A. No i pięknie.